Siemanko wszystkim. Sobota, pewnie sobie siedzicie w domu. A ja no niestety u siebie w kuźni formy. Za chwilę będę zaczynał trening. Ale zanim go zacznę, to może taką małą wrzuteczkę zmontuję na temat moich początków w ogóle na siłowni. Kiedy to się zaczęło? Dlaczego się to zaczęło? Z kim się to zaczęło? Także słuchajcie. Myślę, że moja przygoda z siłownią, chwila. Myślę, że moja przygoda z siłownią, o ile dobrze pamiętam, zaczęła się 20 parę lat temu. Myślę, że to był przełom szkoły podstawowej i szkoły średniej. Wychodząc ze szkoły średniej, naprawdę byłem mikrym chłopakiem, małym, dużo mniejszym niż moi rówieśnicy, którzy chodzili ze mną do podstawówki, a wracając z wakacji, te różnice z moimi rówieśnikami naprawdę się wyrównały. Czyli no, zarówno urosłem, jak i troszeczkę przytyłem. Oczywiście na wakacjach jakieś tam te pierwsze kontakty już z dziewczynami, tak? Człowiek się zaczął interesować dziewczynami. No i wydaje mi się, że to w jakiś tam sposób zapoczątkowało pewne historie związane z siłownią. A dlaczego? No dlatego, że w tamtych czasach młodzi ludzie, chłopcy, dziewczynki, no, tak bynajmniej było mi w rodzinie, wyjeżdżali na wakacje do swoich dziadków. Tam przez wakacje robili różne rzeczy. Ja na przykład chodziłem na jagody, później te jagody w lesie zbierałem, później je sprzedawałem i w taki sposób pozyskiwałem jakieś takie swoje pierwsze zarobione pieniążki. Tak? Oprócz tego tam dziadek jeszcze coś tam w kieszeń włożył. Zawsze wakacje była taka impreza na wiosce jak odpust, także tu zjeżdżała się zazwyczaj cała rodzina, każdy z rodziny gdzieś tam jakiś tam grosik dołożył. I teraz była kwestia, co z tym robić, czy to wydawać, czy, a można było wydać, czy gdzieś tam sobie coś odłożyć i coś kupić, coś słusznego, coś dla siebie. No ja akurat byłem taką osobą, że gdzieś tam pewne kwestie już sobie zaplanowałem. I po wakacjach miałem sobie kupić pierwszą sztangę. No i generalnie rozpocząć jakieś takie pierwsze treningi. Skąd się w ogóle to wzięło? Taka jakaś, nie wiem, no, ochota? Słuchajcie, no wydaje mi się, że jak u większości facetów w moim wieku, to w pierwszej kolejności, no to media, prawda? Nie zapominajmy, że w moich czasach, kiedy ja byłem dzieciakiem, tak, miałem tam 5, 7, 8 lat, to w telewizji były tylko dwa kanały, pierwszy i drugi, później wszedł Polsat, później TVN, a z racji, że weszły takie właśnie kanały, no to i te produkcje amerykańskie zaczęły być wyświetlane, tak? No wtedy pierwszy raz mogliśmy, że tak powiem, w jakimś tam filmie zobaczyć, nie wiem, Arnolda Schwarzeneggera, czy Sylwestra Stallone, czy Van Damme. I wielu, wielu innych aktorów, na których młodzi chłopcy tak naprawdę się gdzieś tam troszeczkę chcieli wzorować, tak? I u mnie było tak naprawdę to samo. Oprócz tego u mnie na osiedlu, skąd ja pochodzę, czyli ja pochodzę z Baranówka, czy tam ze Stadionu, jak teraz wszyscy mówią, prawda? Czyli ta okolica między Pakoszem a Barwinkiem. Mieszkało sobie dwóch chłopców, starszych ode mnie. Jeden to był Paweł Stachurski, drugi to był bodajże Tomek Kula, o ile tam, mam nadzieję, że coś tam nie pomyliłem. No ale to były te osoby, które na nas wtedy, tych młodych chłopakach, którzy mieli gdzieś tam 15 lat, 14, no 16, tak, robili naprawdę mega wrażenie, bo to było wizualnie namacalne. Takie zjawisko, kiedy mogliśmy dostrzec chłopców czy młodych chłopaków, już wtedy, bo oni byli od nas starsi 4-5 lat, którzy no już trenowali, to dość byli w takim na
takim poziomie, wydaje mi się, mocno zaawansowanym, tak? Bynajmniej wizualnie, tak? Bo musicie mieć świadomość tego, że w czasach, kiedy ja miałem tam 16 lat, to powiedzmy te 25 ponad lat temu, na ulicach nie spotykało się tak mega wysportowanych chłopaków. Więc taki kolos, który powiedzmy na tamte czasy ważył tam 110 kilo i w miarę dobrze wyglądał, mówię w tej chwili o Pawle, czy tam ten Tomek Kula, też w granicach 105 kilo, no to było zjawisko, tak? Takich rzeczy na co dzień się nie widziało na ulicach, tak? Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Mamy tą zarówno modę fit, jak i pozostałości, na czym ja się wychowywałem, tak? Bo w tej chwili już nie ma mody na dużych, łysych chłopów, tak jak to było, kiedy ja miałem tam 20 parę lat, ale wróćmy do tych czasów, kiedy ja byłem nastolatkiem, tak? No i widząc takiego Pawła, czy takiego Tomka, zawsze była możliwość zobaczenia ich pod kościołem w niedzielę. Oni zawsze stali przed kościołem, w koszulkach na ramionczkach, tak? Te łapy wyeksponowane, barki tak samo. Każdy z młodych chłopaków tak przychodził, nawet nie wchodził do kościoła. No, tak jak na przykład ja, czy moja grupa kolegów, z którymi żeśmy się gdzieś tam wtedy dość fajnie kumplowali, tak? Tak zawsze żeśmy stali przed tym kościołem, no i żeśmy tak oceniali, kurwa, ale on ma to duże, jaki on wielki, jaki to. No i wydaje mi się, że w tym momencie gdzieś tam zrodziła się ta myśl, że też chciałbym trenować. Też chciałbym wyglądać jak dwaj omawiani, czy mówieni przeze mnie dżentelmeni, Paweł i Tomek, tak? No i ten pomysł, tak? Stąd ten pomysł, prawda? Czyli wyjechałem sobie na wioskę, jakiś tam grosik sobie zarobiłem, tak? No i co? No i przyjechałem z wakacji, trzeba było iść do sklepu, kupić tą przysłowiową sztangę, tak? Patyka. No dobra, no poszedłem. Co się okazuje, na tamte czasy to nie była taka prosta sprawa jak dzisiaj. Bo dzisiaj, słuchajcie, dobry sprzęt naprawdę można kupić w niedrogich pieniądzach. W tamtych czasach tego nie było. Ja generalnie poszedłem do sklepu na ulicę Paderewskiego i tam z takim, dzisiaj to jest chyba sklep rowerowy, a wcześniej to był taki sklep troszeczkę sportowy. I tam kupiłem sztangę firmy Aran. Do tego dokupiłem dwa krążki 5-kilowe i dwa krążki 2,5-kilowe. Bo najwięcej pieniążków mi nie starczyło. No okej, mam tą sztangę, mam te cztery krążki i co dalej? Oczywiście do sztangi były w komplecie zaciski, takie zakręcone na kluczyk impulsowy. Nic nie warte, ale były. No i co, moi drodzy? No kupiłem tą sztangę, wróciłem do domu. No, trzeba by zmontować jakąś ławkę. To moja pierwsza ławka, to były cztery transportery po chlebie, czy tam używane do przewozu chleba, bo akurat na tamte czasy mój ojciec jeździł na piekarni i dwie deski zbite do siebie, tak? Czyli tu były dwa transportery, tu dwa, no i tu wzdłuż ta deska, tak? No dobra, no mam tam ławkę, przydałyby się jakieś takie zabezpieczenie, gdzie by tą sztangę można odkładać, tak? No to zacząłem ojcu podkradać takie specjalne kobyłki tam, których on używał przy naprawach samochodu. Bach, mieliśmy już te kobyłki, tak? Tak się zaczyna ta moja przygoda. Słuchajcie, teraz tak. No przygoda się zaczęła, bo kupiłem już sprzęt. Mamy siłownię, tak? No i co dalej? No z kim będę trenował? Osoby, z którymi na początku zacząłem trenować. Oczywiście oni pochodzą tam z mojego starego osiedla, z Baranówka. Był to Tomek Szymonek, Mariusz Klimczak, Rafał Szymonek i Marek Kobus, tak? To taka nasza piątka, bo to nawet taka nasza troszeczkę grupa była. Chłopaków, gdzie żeśmy tam razem spędzali czas, razem żeśmy się jakąś tam piłkę grali, no, różne rzeczy, no, jak młodzi ludzie w tamtych czasach, tak? Słuchajcie, no nie ma się co oszukiwać. Sztanga, która ważyła 11 kilo, plus to obciążenie, które posiadałem 15 kilo, to było 26 kilo. No to nawet dla takich małych chłopaków, młodych chłopaków, to był tak naprawdę żaden ciężar, prawda?
Więc wtedy mocno żeśmy się nawet zaangażowali w jakieś zdobycie dodatkowego obciążenia. Ale słuchajcie, to wszystko kosztowało pieniążki, a nie ma się co oszukiwać. Ja nie pochodziłem z rodziny mega gdzieś tam bogatej, więc no, ciężko było zdobyć. Także pamiętam pierwsze dodatkowe krążki, pierwsze dodatkowe obciążenie, które miałem, które zdobyłem, a właściwie który mi pożyczył, tak? To był tato Pawła Kępy, pan Marian, serdecznie pozdrawiam, do tej pory żyje, fajny facet. I on nam pożyczył, moi drodzy, takie koła od, kurwa, nie wiem, jakiegoś wózka, co jeździł po torach czy coś. No jedno kółko, pamiętam, wtedy ważyło chyba 16 kilo, czy 16,5 nawet. Dwa mniej więcej były takie same. No i co? No ale otwór tego koła to był bodajże 26 mm. Moja sztanga to było 28 czy 29. I słuchajcie, przez 4 kurwa dni okrągły pilnik i piłowałem te otwory, żeby te kółka mogły wejść na moją sztangę. Bo cóż z tego, że miałem kółka, jak nie mogłem ich założyć na swoją sztangę. I wierzcie mi, że te 3 czy 4 dni, które poświęciłem na rozpiłowanie tych otworów, a stal na tych kołach była mega twarda, także ojcu chyba zajechałem ze 3 czy 4 te pilniki, żeby tam gdzieś to doprowadzić do porządku, nie? Ale doprowadziłem. Widzicie, no na dzień dzisiejszy, jakby mi przyszło, kurwa, tyle godzin spędzić na to, żeby piłować, rozpiłowywać ten otwór no tak w tym kółku, tak? No to nie oszukujmy się, no. W życiu bym na takie coś nie poszedł. Ale właśnie to było to coś pięknego, gdzie wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy tego już nie ma, nie? To były inne czasy. Naprawdę, ja jako młody chłopak poświęcałem mega dużo. No bo na dzień dzisiejszy, jak mi przyszło takie coś piłowałem, to telefon albo LX, o, mam to, co jest mi potrzebne, zamawiam, kupuję, przesyłka, pach, pach, zrobione, tak? No ale mówię, te poświęcenia, no, oprócz tego przecież człowiek miał jakieś tam lekcje, trzeba było gdzieś tam coś poodrabiać do tego, jak był tylko wolna chwila do piwnicy w Imadło, to kółko i trzas. I słuchajcie, w 4 dni wypiłowałem 2 kółka na tyle, żeby mogły wchodzić mi na sztangę, nie? No i generalnie tu już się, że tak powiem, zaczął jakiś taki pierwszy trening, tak, no bo mając te kółka po 16,5 kg, tak, no to ciężaru mamy 33 plus sztanga, to już było 43 kg, plus jeszcze 15, tak, czyli no niech będzie 50-60 kg. To już na tamten okres, kiedy ja tam miałem 15 lat, to już było naprawdę wystarczające, tak, do potrenowania. I teraz tak, z czego składał się nasz trening? Słuchajcie, może wam się to wyda śmieszne, ale tak było. Ja mówię prawdziwie. My przez 2 lata w towarzystwie tych moich kolegów, o których wspomniałem, czyli Rafała Szymonka, Tomka Szymonka, Marka Kobusa, Marek Kobus najmniej chodził, i Mariusza Klimczaka, potrafiliśmy przez 2 lata tym samym systemem ćwiczeń ćwiczyć. Dzień za dniem. Te nasze spotkania wieczorne i tak dalej. Słuchajcie, tak jak ja pamiętam, w tamtym okresie czasu przez 2 lata opuściłem tak jakby 2 treningi. No to dajmy spokój, no. 700 ileś tam dni mają 2 lata, a my przez te 700 parę dni nie ćwiczyliśmy tylko 2 razy. Nie wiem, czy to były jakieś święta, czy Sylwester, no nie wiem, bo to nawet jeżeliśmy chodzili w tamtym okresie czasu na jakiegoś Sylwestra, to z automatu obligatoryjnie musiał być zrobiony trening. Nasz trening, słuchajcie, składał się z wyciskania sztangi leżąc na ławce płaskiej. Te 2 transportery, słuchajcie, i ta deska. Dalej, wyciskanie na barki sztangą. Krzesełko, tak jak było w szkole, zobaczcie. My żeśmy na takim krzesełku siadali i żeśmy gdzieś tam to wyciskali. Dalej, wąskie wyciskanie żeśmy robili, prawda? To też żeśmy wykorzystywali tą ławkę i te kobyłki, które gdzieś tam ojcu podkradały. Dalej jakieś wznosy ramion na biceps. I to tak naprawdę jakieś tam wiosłowanie sztangą dodatkowo, tak. I to było, nie wiem, 5 czy 6 ćwiczeń.
nie do końca przemyślanych, które żeśmy generalnie robili dzień w dzień. Tak samo gdzieś dociąganie sztangi, kurde, tutaj do przodu. No, nie ma się co oszukiwać. No, nasze budowy były troszeczkę zdeformowane, dalekie od ideału, no, ale byliśmy młodymi chłopcami. Co by nie powiedzieć, coś żeśmy robili, więc jakiś tam progres był, każdy się gdzieś tam pewnymi rzeczami jarał. No, patrząc na to z perspektywy czasu, no to nie do końca to było właściwe, ale coś się robiło, człowiek był szczęśliwy, zadowolony. W międzyczasie jeszcze dokupiliśmy jakieś tam, pamiętam, hantelki skręcane. To już nam powiększyło naszą bazę treningową. No a jak już miałem 17 lat, dogadałem się z panem, przepraszam, prawda, ja się zawieruchą i od niego kupiłem taką ławkę, którą normalnie spawali wtedy na warsztatach, bo ja chodziłem do szkoły, do metalówki i od niego z siłowni kupiłem tą ławkę. Na tej ławce można było, moi drodzy, wreszcie normalnie wyciskać, tak jak na ławce płaskiej, kobyłki regulowane, czyli tam stojaki. Dalej, mogliśmy robić skos, bo oparcie tu na dole było podnoszone. To już było rewelacja. Trzy, mogłem wyciskać wreszcie na barki, używając profesjonalnej ławeczki, tak, bo dało się postawić w takim kącie, dało się fajnie zaprzeć, ta ławka była ciężka, gdzieś tam zaparta o ścianę, to także to nie jeździło. Na tej ławce zarówno wyciskanie hantlami żeśmy już robili, bo tam już w międzyczasie znowu jakieś krążki nam doszły, rozpiętki, prawda. No i generalnie, tak jak powiedziałem, ta nasza baza treningowa naprawdę się pomału zwiększała. No oczywiście na pewno było to dalekie do tego, jak wyglądał na tamte czasy ten Paweł Stachurski czy Dominik, ale już wśród rówieśników gdzieś tam byliśmy zauważalni, tak? O, już coś tam trenują rówieśnicy czy troszeczkę młodsze chłopaki zaczęły się też tym interesować, czyli wpadali tam do mnie do garażu, już te, że tak powiem, wizyty, te nasze schadzki nie opierały się, że tak powiem, na dwóch, trzech, trzech było minimum zawsze chłopaków, których trenowało, czyli ja i Szymonki. Mariusz gdzieś tam poszedł troszeczkę w swoją drogę, no i Marek, on wpadał, ale generalnie on nie był gdzieś tam jakimś takim chłopakiem, który byłby gdzieś tak ostro zaangażowany w ten trening. Wpadał po prostu od czasu do czasu, dwa razy w tygodniu czy tam coś, nie? No i słuchajcie, w wieku 17 lat zorganizowaliśmy chyba takie moje garażowe, generalnie, gdzie znajdowała się siłownia. Siłownia znajdowała się u mnie w domu, w małym garażu, tam gdzie ojciec trzymał osobowy samochód. To były chyba takie troszeczkę czasy, że przez pewien okres czasu żeśmy nie mieli osobowego samochodu, tylko wszędzie ojciec jeździł dostawczym. No i ten garaż mały był wolny, no i nie wiem jaki tam był metraż, ja wiem, 3 metry szerokie na 5 długi, 15 metrów kwadratowych, nie więcej, nie? No to zobaczcie, tu gdzie jestem w tej chwili, mam prawie 60, tak? I trenuję sam. Jak ja bym miał taki asortyment 20 parę lat temu, co mam dzisiaj, moi drodzy, prawie 30 lat temu, to jest 20, mówimy w tej chwili o 28 prawie, nie? No to nie wiem, gdzie bym tak naprawdę w tej chwili. Nie wiem, może po prostu mi się to szybciej znudziło i nie bawiłbym was, ani zawracał czasu nagrywanymi filmikami, aby byście to oglądali, tak? Ale słuchajcie, no, nie zmieniając faktu i nie zmieniając tematu, takie właśnie były moje początki. Słuchajcie, miejcie świadomość jednego. Nie było w tamtych czasach żadnych odżywek. Żadnych odżywek. Ja jak miałem 17 czy 18 lat, to dopiero pierwsze pierwsze można było kupić odżywki firmy Olimp, to była Olimp 80, Olimp chyba 65 i Olimp Carbo, to były trzy. Słuchajcie, w aptece można było kupić Rapid. O jest, jeżeli ktoś tego kiedyś nie próbował, a nie sądzę, bo każdy kto zaczynał, to zawsze kupował ten Rapid i jeszcze coś, jakie to było niedobre. Czy to w ogóle cokolwiek dawało, nie mam żadnego pojęcia. Ale takim powszechnie używanym środkiem wtedy to było mleko w proszku dla małych dzieci, nie?
ten, takie mleko kupowało się w takich długich foliowych workach, tam było kilogram, no i generalnie to się piło. Jeżeli chodzi o moją tamtą dietę w tamtych czasach, śmiechu warta. Ale słuchajcie, przed każdym treningiem wypiłem litr mleka. Wtedy wchodziło do sklepów to mleko łaciate, czyli w kartonach, prawda? Chleb krojony wzdłuż, masło i biały ser. I tak potrafiłem zjeść przed treningiem i z tym pełnym brzuchem trenować. Bo liczyła się wtedy masa, żeby jak najwięcej ważyć. A w rzeczywistości, żeby ważyli tam po 70 parę kilo, 60 parę. No. Także takie były początki, moi drodzy. Oczywiście z tego miejsca pozdrawiam bohaterów, tak jakby nie mówiąc tego filmiku. Czy Mariusza Klimczaka, czy Tomka Szymonka, czy Rafała Szymonka, czy Marka Kobusa, no, Pawła Kępę, który gdzieś tam troszeczkę nam pomógł, bo udostępnił nam te koła do jakiegoś tam wózka, który jeździł kiedyś po torach. Słuchajcie, no do mnie przychodziło jeszcze wielu innych chłopaków, no, o których wspominać, no Rafał Głowacki, Grzegorz Dostał, to tam był Jarek Dąbrowski, no było tych chłopaków trochę i było zawsze Dariusz Wojca, który już no, nie żyje, zresztą co by nie mówić, pierwsze zawody moje garażowe wygrał Darek Wojca, ja byłem drugi, no ale no Darek to już była taka osoba, która gdzieś tam miała pierwszy kontakt z jakimś tam środkiem, prawda, czy to był testosteron, czy metka, nie będziemy tego tutaj rozwijać, a my cały czas te naturale, czy ściochy, ale nie ma co mówić, po miesiącu żeśmy zrobili drugie zawody, z Darka zeszedł towar, który gdzieś tam sobie cyknął wcześniej, no i wtedy, no ja byłem, że tak powiem, pierwszy, mimo że nie osiągnąłem takiego ciężaru, jaki osiągnął wtedy Darek Wojsa, bo ja wtedy pamiętam na drugich zawodach wycisnąłem chyba 98 kilo. Darek, rekord siłowni to był do pewnego momentu 103 kilo. No a na pierwszych zawodach wyciskałem, nie wiem, 90 bodajże 5 albo 93. Bo tutaj żeśmy mieli te krążki jakoś śmiesznie porobione. Także no to były takie historie. To były takie historie, do których czasami siedząc sobie w fotelu wracam, uśmiecham się. Sam śmieję się trochę z tej głupoty, tak? Także takie to były moje początki. Pozdrawiam was wszystkich i mam nadzieję i nie życzę nikomu takich początków. Pozdrawiam, hej.